Cześć, zdarza Ci się podróżować i zabierasz ze sobą elektronikę, która wymaga zasilania 230 V, takiego jak w gniazdku, albo przez USB-C, albo USB-A? Świetnie, mamy produkt właśnie dla Ciebie. Nazywam się Piotr Tomala, Product Manager w Greensell i dzisiaj pokażę Wam nową przetwornicę Duo 12 24 V 300 W. Przy okazji premiery przetwornic z wyświetlaczem mówiliśmy, że będzie jeszcze jedna premiera i to jest właśnie ta premiera przetwornicy uniwersalnej, czyli takiej, dzięki której możemy wykorzystywać ją ze systemami 24V albo systemami 12V. Model Duo oprócz takich klasycznych elementów, jakie znajdują się na przetwornicy, czyli wyjściu 230V, wejściu prądu stałego dla akumulatora i wentylatora, posiada też elementy unikalne dla tego modelu, czyli bezpiecznik zamontowany na zewnątrz jego obudowy, dzięki czemu możemy łatwo go wymienić w razie takiej potrzeby. Posiada port USB-A o mocy 18 W i port USB-C o mocy do 45 W. Przetwornica posiada szereg zabezpieczeń gwarantujących jej bezpieczną obsługę. Wśród nich są zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, które sprawia, że nawet jak odwrotnie podłączymy akumulator, urządzenie nie zostanie uszkodzone, zabezpieczenie przed zbyt niskim albo zbyt wysokim napięciem, ale także i zabezpieczenie przed zbyt wysokim obciążeniem. Jaka jest korzyść takiej uniwersalnej przetwornicy? Na przykład taka, że jak sobie podróżujemy, czy to samochodem dostawczym, gdzie często są właśnie instalacje 24V, możemy łatwo ją wziąć ze sobą, przesiąść się do samochodu osobowego i wciąż móc z niej korzystać przy niższym napięciu instalacji 12V. Dla osób, które obawiają się, że mogłyby wybrać przetwornicę, która jest potencjalnie niekompatybilna z ich samochodem, taki produkt jest właśnie korzystny ze względu na to, że nieważne czy mam instalację 12V czy 24V, ten produkt zawsze będzie działał. W zestawie z przetwornicą znajdują się wszystkie elementy niezbędne do jej podłączenia. Możemy podłączyć za pomocą kabli DC bezpośrednio do akumulatora, za pomocą wtyku okrągłego zapalniczki samochodowej, oprócz tego jest instrukcja obsługi i zapasowe bezpieczniki. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. Za niedługo kolejne premiery. Do zobaczenia. Cześć.